Waliliśmy się, słuchajcie, na mieliznę. Czekaj, bo mi tam zahaczyło, czekaj, nie! Bo mi po rurach drze! Panie ogrze. Która jest najbardziej sztywna, zobaczcie, a kto... Nie, budu! Tak daleko rzucasz? Jest ryba, siedzi. Będzie. Zobaczcie, ja siedzi tutaj. Zaczęły reagować na ten, jak się przerzuca wędkę. Tylko pytają się, kiedy Kasia? No na live się pytają. Gdzie Kasia? No, patrz, jak się różowo zrobiło. No teraz jest coś pięknego. Widziałeś, jak się przygięło? To jest Wisła, nigdy co nie wiesz, co zrobisz. To był Malba, chciała Saska Kępa. Nie wiem, czym to porównać. O, ty jednak mnie słyszysz. No a co ty lubisz gotować? Rybę, nie? A jaką? No filet. Filet. Ryby, witajcie. Jestem prawie na ukończeniu trasy dla odmiany przy sklepie, w którym bardzo często robię zakupy. Za mną, nie wiem, czy to będzie widać, ale jest łódka. Jestem załadowany pod korek. Ale pierwszy punkt dzisiejszej wyprawy to są Gorzyce. Dlaczego Gorzyce? W Gorzycach jest sklep wędkarski Dani Fishing, sklep Daniela, mojego wspólnika, który zdecydował się w końcu, no ja też to tak przedłużałem, od dłuższego czasu się dogadaliśmy, będzie dystrybutorem marki Łowca, słuchajcie. I tu co jest za mną, to jest pierwszy rzut, który do niego wiozę. Także w końcu będą dla was dostępne, no jak już to widzicie, to są bluzy, koszulki, Łowcy. To co chcieliście, o co prosiliście. Część z was już ma, mnóstwo poszło na targach tych ciuchów, ale wiecie, tak nie mogłem się za to zabrać w końcu, ale w końcu się zabrałem i na grubasie startujemy. Także oficjalnie mogę wam już potwierdzić, rozpoczynamy zabawę z odzieżą Łowca, a zobaczycie, co się będzie działo. Niedługo wrzucę wam link do sklepu. Na razie zaczynamy od sprzedaży stacjonarnej w Gorzycach. To jest pierwszy sklep wędkarski, w którym ta odzież będzie. Na pewno już na Facebooku wam wrzucałem linki do tego sklepu. No i tyle. A druga część filmu to będzie... Znaczy tam nie będę nagrywał, po prostu mu to zostawię, bo i tak Daniela nie ma, bo on jeszcze za granicą jest. Jego mama na mnie ma tam poczekać. To przekażę. A druga część filmu to będzie Wisła, uwaga! Powrót Wisły, wracamy na Wisłę, wracamy z łódką, także no naprawdę będzie się działo. Nie jedziemy jeszcze na Sumy, bo jest okres ochronny, także nie będziemy się wygłupiać. Nie chcę was drażnić. Natomiast zajmiemy się białorybem i to tak na poważnie. Ze mną będzie Jurek, myślę, że będzie na co popatrzeć. Nie ma sensu przedłużać tego rozpoczęcia. Zapińcie pasy, kto jeszcze tego nie zrobił, przygotujcie sobie chipsy, soczek z gumy jagód. Wciśnijcie łapkę w górę i rozpoczynamy przygodę. Ryby! Ha! Słuchajcie, jestem w Gorzycach, jest Orlen, tak jak mi Daniel mówił. Pierwszy raz w ogóle jadę do tego sklepu, więc nie dokładnie wiem. Nie, o, ja tutaj już widzę, dobra. Jest jakiś niebieski budynek. Także to będzie, o tak jest, cały obwieszony, słuchajcie, wędkarskimi banerami, więc to tu. Oh yeah. Tylko muszę tak stanąć, wiecie, wjechać mądrze, bo mam tą łódkę. O. Rozładowane, jak widzicie, teraz cały tył jest pusty, wszystko zaniosłem. Ja tutaj jeszcze nie raz przyjadę i nagram wam, jak te ubrania będą wyciągnięte, jak będą wisiały. Wszystko wam na spokojnie zrobię zdjęcia. Dzisiaj tylko zaznaczam po prostu, że już tutaj są i na pewno jak będziecie w Gorzycach, macie ochotę na taką odzież, to śmiało tu wbijacie. To w pierwszej kolejności startuje w Polsce. Stopniowo będziemy uruchamiać sprzedaż internetową, więc do wszystkich to dojdzie, tylko dajcie nam jeszcze chwileczkę czasu, no nie? Ja zestawem tutaj zabieram się, wycofam troszeczkę. Jadę już, bo Jurek się na mnie wścieka, że mnie tyle nie ma. No ale niestety zapomniałem przekalkulować, że z łódką się troszeczkę wolniej jedzie. Musiałem się, kurczę, zatrzymać na awaryjnych, powiem wam, zerwało mi się jedno to mocowanie z tego. To taki naciągacz, napinacz, co jest do łódki. Patrzcie, takie coś zostało z tego. Może za mocno był po prostu napięty, nie? 6 minut mi zostało, ty jesteś już na miejscu? Tak. No i co, jest, da się zwodować łódeczkę? No da się zwodować, to nie jest głęboko. To znaczy co, po kostki wody jest, czy co? To właśnie nie wiem. No to sprawdź, obczaja, ja jestem za 6 minut. Widzę Jurka, słuchajcie, zbliżam się. Już niedaleko, tylko muszę powolutku naprawdę teraz jechać. Panie ogrze. Siema. W
Pulverize. Co, się nie przytulisz do dziadka? Jak grubas jesteś. Dobra. Jakie fajne różowe masz te gatki. A mam, jeszcze widzowie nie widzieli. Specjalnie dla ciebie, tak romantycznie, żeby nam było. Romantika. Ale muszę redukcję szumu, widzę, włączyć, pyk. No pokazuj, gdzie to. No tu, no popatrz, a tutaj zjazd będzie. No, tą łódkę tu zrzucimy bez problemu, widzę. No właśnie, mi się wydaje, że tam jest trochę płcizna, bo tam takie fale są, nie? Widzisz? I tam może być płytko. Cholera wie, na czuja trzeba. No jak tu prom pływał, to raczej chyba płytko nie jest, nie? Kiedy to było, nie? Zaraz się przekonamy. Normalnie zrzucić to się zrzuci. To tutaj wjechać można. No, to tam nawet jest chyba zaznaczone tam. Tak? Co jest zaznaczone? Tak mi się stawało, że tu jeszcze betony są. Tam jest. Ja tu będę cofał, to mi pokażesz. Dokąd, słuchajcie, no kurde, nie wiem. Tu jest płcizna chyba, to na czuja będziemy płynąć, no. Nie mamy echosondy, damy radę. Bierzemy się za robotę. Miejscóweczka, popatrz, jak pięknie. Wisła! To Wisła. Wisła! A czujesz w ogóle dzisiaj? Chłopie! Wisły bym nie czuł! Jo, cycosz! Fronek, Jurek, pierwszy! To mi się podoba. Zostawiamy auta, słuchajcie. Autka, żegnajcie, do jutra. Silnik odpalony. Wszystko na raz wzięliśmy, patrzcie. Pilnuję dobytku. Słuchaj, nie znam tej wody kompletnie, więc środkiem będę płynął. I co, gdzie płyniemy? Na bezludną wyspę, nie? Tam, kierunek. To zobaczymy. Let's go! Tam zaczęliśmy, przepłynęliśmy jakieś, nie wiem, z 10 minut, słuchajcie, i dobiliśmy do takiej główki. Zobaczcie, tutaj ona się przelewa, idzie tam aż do środka nurtu. To jest wyspa generalnie. Nie będę wam tak też szczegółowo mówił, bo nie chcę może palić tak wszystkich miejscówek na początku sezonu. Więc tutaj nie ma takiej możliwości, żeby ktoś przyszedł. Tam, no widzicie, nawet ścieżki nie ma, no nie? To jest dzika wyspa, tylko bardzo duża, fakt faktem. Jedyna możliwość to jest, żeby ktoś do nas przypłynął tutaj z brzegu. My się, musimy z Jurkiem sami sobie posiedzieć, musimy omówić kilka tematów ważnych, więc chcemy być sami, tak? No i decyzja po prostu, krótka piłka. Jest też głęboko, minimum na jedno wiosło. Bo sprawdzaliśmy przed chwilą tutaj, bo no chcemy tutaj zestawy. Za 3 metry, nie, za 2,5 metra. No, więc wystarczająco, nie? Zawsze jakby tu nie brało nam, to możemy tam rzucać. Patrzcie, też jest spokojna woda, nie? Niech podejmie decyzję Jurek, czy tu, czy jak płyniemy. Jak to ja? Jako cysosz? Na kogoś musi być, przejąłeś władzę, więc słucham. Jako cysosz przejmuję tą ziemię we władanie. Niech ci się stanie według słowa twego. Wychodzimy. Ale zobaczcie, jak ładnie się wszystko w ogóle na raz zmieściło na uderzce. I jeszcze miejsce jest. Ziemia Franciszka Jerzego I to jest teraz. Jureczku, to wyskakuj i ten, i linę cupnij. Widzimy się zaraz na brzegu. Tutaj zacumowaliśmy łódeczkę, żeby raz, że żeby się za bardzo też w oczy nie rzucała, a dwa, że tutaj będziemy rzucać. Kurde, powiem wam, że magia. Coś pięknego. Jurek, piękną wybrałeś miejscówkę. Ziemia cesarza. Mianuję Jurka za obozowego. Nie. Ja tu przypłynąłem, ty rozbijasz obozowisko. Stolik najważniejszy, dwa kwataliki. Tutaj będą wędki stały. No i co? Fajnie, nie? Zaczynamy byt swój snuć. Tak tu. Jest. Mamy godzinę 17, także bardzo dobra na rozpoczęcie. Znalazłem w garażu nową wędkę. Znaczy nową. Starą, ona ma pewnie z 10 lat, ale nieużywana była. W tym mój garaż, ja wam mówiłem, że on w sobie skrywa jeszcze wiele, wiele zagadek. I tak, on ma 3 szczytówki, widzicie? Jakbyście się kiedyś zastanawiali, to wam właśnie chciałem nagrać, bo nie wszyscy o tym wiedzą, jak rozpoznać, która jest najbardziej delikatna, która jest najbardziej giętka, no nie? Wystarczy po prostu, ja teraz źle trzymam, ale jakbyście chwycili tak jednakowo, to widać, która jest najbardziej sztywna, zobaczcie, a która jest średnia, a która jest na ciężkie zestawy po prostu, sztywną pałą na rzekę, nie? I co, jakbyście założyli? Daję wam 3 sekundy. Odpowiedzcie sobie sami. Jak chcecie, żeby było sztywno i na rzekę, to oczywiście wybieramy kolor
Pomarańczowy, dokładnie. Na wodzie stojącej zielony, jeżeli było całkowicie spokojna. A jak chcecie coś pośredniego, może jakiś kanał z lekkim uciągiem, żółta szczytówka. Bo tutaj wiadomo, jakbym założył tą zieloną, to na cały czas by była ugięta, nie byłoby za dobrze widać tych brań. Sztywna pała, czyli zakładamy pomarańczową. Wędka 3 składowa plus, no plus ta szczytóweczka. Było przed chwilą potężne branie. Ja kompletnie tego nie widziałem, bo live'a robimy z Jureczkiem. O, to jest znowu! To już chyba albo siedzi, no nie? Jak myślisz? Ciężarek mam 120 gram, jeszcze wam nie pokazałem na filmie, zobaczycie. Myślę, że ona już siedzi, czy jeszcze wyczekać, jak jeszcze raz zatarmota? Jeszcze wyczekać. Kurde, no. No powiem wam, że to zapowiada. Dzisiaj naprawdę. Na leszcze, ja myślę. No ja też na leszcze się nastawiamy, bo będziemy łowić na białe robaki i na czerwone. No jeżeli, wiecie, niekoniecznie może to być leszcz, może to być jakiś kleń. Może to być mały sum. Kurde, zgapiłem się, ale widzicie, tak to jest, jak chcę się nagrać, chcę z wami rozmawiać, to tak to się później kończy, no. O, jest, jest, patrz, muta. Tyra. Jurek w tle na live odpowiada, na komentarze. Jest, jest ryba, siedzi, siedzi. Dobra, kamerę tutaj ustawiam. Zobaczycie, tyle mogę wam nagrać. Bydle? No jest coś niemałego. Pod birok? No daj. Ne. Stawiam na płoć. O matko. Kleń. Co to jest? Kleń? No. Kleń. To on ci tak wędkę łamał. Ale gruby, nie? Ale no. Połknął po same jaja. Patrzcie, widzowie. Jeszcze jego coś chyba hartnęło. No z taką rybą to zdjęć nie będę robił. Nie, nawet tutaj ma blisko. Patrzyczek, chodź. Urwałem. No, ale to nic. Ale patrz, coś go hartnęło, widzisz? Niby taki mały kleń. Też widzowie, zobaczcie. Ale wariat, no. Ale mam strasznie delikatne przypony, to nie martwcie się. I malutkie haczyki zaraz wam pokażę tu i tu na live, dlaczego to się urwało. I długi przypon. 50. Dobra, wypuszczam go, żeby się już... Wołaj dziadka. Dzięki. Tam te wszystkim. No ale mówię. Pierwsza ryba. Anno Domini 2024, no. Wiślany kleń. No, mam przypon z krętlikiem, więc bez problemu go szybko wymienię. Dobra, ale liczymy w zawodach tylko ryby powyżej 30 cm. Ale ja nie, żadnych zawodów nie robiłem. Ale ja robię z tobą zawody. A to ty co rób? I tak co to, spławik jest tu? No. Co to jest? Spławik chyba. Czyli to spławik? Jakie jaja. Co tu się dzieje? Co tu się stało się? Ja myślę, że ten kleń już, Jurek, był do cięcia od razu jak ten. Po tym pierwszym braniu, jeżeli ta wędka tak zahartowała, nie? Niepotrzebnie tyle czekałem i on to połykał, pewnie połykał i... No. Branie u Jureczka chyba siedzi. Patrzcie, jak wygięta. Niemożliwe. No nie. Może coś małego jest, Jureczku? Jest, jest coś, widzę. Nie. To roda. Ale dziubało, może za szybko. To po coś tak szybko? No bo ty byś mówił. Nie. Mówię, poczekaj, poczekaj. Oddałem. Nawet nie zdążyło obżreć. A to więcej miałeś? No, po dżownicy nie ma. No widzisz, może klenik jakiś albo leszcz. Leszcz. Bo teraz zaczyna się, słuchajcie, w ogóle zachód słońca. Zimno się zaczyna robić. Ja już zacząłem zakładać odzież termoaktywną właśnie w tym momencie. Zaraz już żegnam się z moimi spodenkami, które bardzo na live wam się podobały. Bo robiliśmy live'a. Już sobie przygotowałem, barca na końcu założę, buty już te ze skarpetkami wyciągam i buzę sobie tutaj powieszę, także no musimy się troszeczkę przyszykować do nocki. Jurka już gastro powoli zaczęło łapać, także kanapeczki już wjechały. No nie wiem, człowiek teraz taki, tak żre i żre. No to dobrze. A gdzie tam dobrze? Chudy jesteś, to możesz. No w sumie. Cesarzu, all inclusive. Cysłożu. Jest jeszcze, nie jest sucha ta zanęta jeszcze? Spoko? No już można będzie ją domoczyć niedługo. To teraz ty domaczasz. Ja się tam nie schylę. Czego? Ja jestem cysłoż. Dobrze, to się giermek schyli. No. Zostawimy tego pacjenta na haczyku. No dołóż. No. No właśnie, nie będę dokładał. A po ile macie teraz w tym sezonie czerwone w sklepie? Po 6.
A tamte też były po 6? Mhm. Czyli nic nie podrożało? Nic, a białe? Tak i nic. To samo, 3,50. 3,50. O. Przynajmniej to nie podrożało, słuchajcie. No i siły przeciążenia, słuchajcie, uwaga. Nie budu! Tak daleko rzucasz? Tak. A za zrzutkę i tak. Bo tu jest głęboko. No jest, jest głębia, no. Patrzcie, rzucił niepotrzebnie kamerę, z opadu zaczęło brać. No, teraz siedzi. Czyli ryba reaguje na plusk. Wydaje mi się, że jak ja w takim razie zarzucę, to też będzie. A coś małego. Ale chryczy ten kołowrotek, Jurek. No, a bardzo tego już kilka lat ma taki fajny. Czyli 1-1. O, twój większy chyba. No to jaś, nie, co to jest? Jaś, leszcz. Nie, krąb chyba. Krąb, panie kolego. Ma zobacz sobie, jakie wielkie oczy ma i ma te płetwy brodowe, brązowe. To jest krąb, Jurek. To ja cię mam uczyć? Cesarza? He? Leszcz. Zrobić ci z nim zdjęcie? Nie. No zrobię ci, Jurek. Mały jest. Ale widzisz, chciałeś leszcze, nastawiałeś się na leszcze i masz krąpia. No, trochę zarzał. To jest naprawdę krąb. Widzowie, piszcie w komentarzach, która minuta, czy to jest dla was leszcz, czy to jest krąb. Poka. Co, srami tu. No poka go. Ale srami. Zaprezentuj ładnie. No ryba na pierwszy plan, Jurek. Będzie. Może być. Akceptuję. Do wody. A wam pokażę zaraz, jak Jurek wypadł. Na zdjęciu. Patrzcie. Widzicie, jaką będzie miał pamiątkę? A tak się wypierał. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Patrz, jakie ładne zdjęcie mu zrobiłem. Patrz, jak do gazety. Ojejo! Nie? No! Widzisz? No, widzicie? No! Zdjęcie roku! No. Już masz na Facebooka jedno. Brawo. Znowu branie u Jurka. Zaraz mi powiem, no. Wam coś trafi. Patrzcie na szczytówkę. Totalna niewyróbka i one bardzo dobrze, z ryby zaczęły bardzo dobrze reagować. O, patrzcie, to siedzi chyba. Zaczęły reagować siedzi. Na ten, jak się przerzuca wędkę. Więc wydaje mi się, że zaraz będziemy musieli wejść w selekcję. Większe haczyki i większe przynęty, bo to może stać się to męczące, słuchajcie. Ale no to, tak jak mówiłem przed chwileczką, dobrze wytypowana miejscówka, tak? Ziemia cesarska. Kleń. Czyli co, mamy krąpia i dwa klenie. Taki sam, nie? Ciekawe, ale to myślisz, żeby PZW zarybiło Wisłę takimi kleniami? A gdzie? Co ty PZW? Nawet nie wie, że taka Wisła jest. Nie wiedzą, że to ta rzeka. Myślą, że to jest coś, jakieś morze gdzieś tam w Azji. Myślisz, że one się tu wycierają? Bo klenie chyba tak, bo to jest taka sportowa ryba, nie? Zresztą nigdzie w ogóle, jak jeżdżę po tych ośrodkach zarybieniowych, a bardzo się tym interesuję i zawsze sprawdzam, jakie są ryby, to powiem wam, że nie widziałem klenia, żeby ktoś rozmnażał. Ty widziałeś? Ja w ogóle nie widziałem, żeby ktoś ryby rozmnażał. Znaczy, no, że hodować w sensie, wiesz. Niestety, no, większość to są karpie, no, co mam wam powiedzieć. Chociaż tak, nie chcę psuć tego filmu, ale wiecie, że to nie jest rodzima ryba polska. Ja naprawdę bym chciał, żeby tutaj były jazie, takie petardy, leszcze, żeby tu ludzie z całej Europy, z całego świata przyjeżdżali złowić świnkę, taką rybę, certę, brzanę, gdzie naprawdę nie ma tego na całym świecie, no nie? To, co jest u nas. Żeby ta ryba mogła dorosnąć, że kurde, nawet te sumy, tu, bo Wisła ma potencjał na sumy, ale to my się dopiero uczymy. Jak tam piszą nam chłopaki, pozdrawiam serdecznie wszystkich tych sumiarzy, oni nam piszą, że widzą, jak tam się staramy, ale piszą nam też, że chłopaki, spróbujcie raczej jechać w kierunku tego mazowieckiego, że tam więcej jest tych ryb niż u nas, nie, na Podkarpaciu. Ja sobie zdaję sprawę, że tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj może być mniej, chociaż mam takie przecieki, że czasem jak były gdzieś takie, że musiało być zarybienie sumem, na przykład na jakimś zbiorniku zamkniętym, to PZW robiło tak, że tam na papierze się wszystko zgadzało i wypuszczali to do właśnie Wisły na przykład. Powiem wam, że słyszałem to z opowieści, nigdy tego na swoje oczy nie widziałem, w ogóle nigdy nie widziałem zarybienia sumem. Mało co w ogóle zarybień widziałem, no nie? Woda jak przychodziła, to zabierała z okolicznych tych. Co, te sumy?
Z hodowli? Tak. Kto hoduje? To mało, nie, mało mają ustawy na przykład na sumie. Tam u mnie obok Resurnika tak? Poszły. W tamtym roku bodajże do Sanu. San jest ten dobrze zarybiony w sumy. Ale popatrzcie, czy to nie było zarąbiste, że patrz, jesteście tak jak my jedziemy gdzieś za granicę, jemy owoce morza, a ktoś by przyjeżdżał do Polski do restauracji i wszyscy by na suma przyjeżdżali. Jakby tych sumów było tyle, że w każdej restauracji porządnego suma sobie zjeść, no nie? Górek. A sum jest taki mulisty. A nie, jak jest dobrze zrobiony, to jest, powie ci, petarda. Albo na przykład, no w restauracji widziałeś kiedyś w karcie świnkę? No nie. Certę? Nie. Rzadko kiedy jest w ogóle ten marmurkowy, bo to raz jadłem... Miętus. Miętus. I tu jeszcze ostatnio jakiś miętus królewski coś słyszałem. Nie wiem, czy taki gatunek w ogóle istnieje. Także... Z ryb to ja lubię filet. Pamiętniki z... Nie. Polsa, trudne sprawy. Nie, to były randki. To były ten... Chłopaki do wzięcia. Nie. Miłość od pierwszego wyjrzenia, takie co na randki. Się chłopak pyta, no a co ty lubisz gotować? Rybę, nie? A jaką? No filet. Filet. No mnie to też z butów wywaliło. No także filet. Za filet to łapa w górę, kochani. Tak jest. O, i patrzcie. No nawet nie odłożyłem kamery. No nie wyruba. Ciekawe. Ale bardzo się cieszę, że tak jest, no bo my jesteśmy w ogóle spuszczeni tych ryb, nie? Tylko taka jest prawda, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie tu nikogo nie ma i tu nikt nie łowi. Tutaj nawet śmieci, słuchajcie, nie ma na tej miejscówce. Tyle co rzeka przyniosła. Jesteśmy po prostu w takim miejscu, jeszcze wam chyba tego nie mówiłem, że to w ogóle za nami tu, to jest olbrzymia taka wyspa na Wiśle. Tutaj jest nurt i po drugiej stronie tej wyspy też jest nurt. Tu nikt nie chodzi, tutaj naprawdę tylko można dopłynąć, więc mało kto dopływa, zresztą widzicie, że nikt dzisiaj nie pływa tutaj. Ziemia taka rzadko uczęszczana. Cesarza Franciszka Jerzego I. Jakbyśmy tutaj padli dzisiaj z Jurkiem, to nie wiem, kiedy by nas znaleźli. Chyba po łódce, jakby ją było widać z nurtu, ale powiem wam, że ślicznie wygląda, no. Tak na live mówię, no tak mi się podoba ta łódka, że zakochałem się, jest przepiękna. Muszę jeszcze dopracować tam szczegóły, ja się troszeczkę jeszcze boję, tak krępuję, jeszcze się tak nie znamy na 100%, bo to jest dopiero w sumie mój pierwszy raz na Wiśle z koleżanką. Także spoj, poznamy. Kasia się tu do nas dodzwoniła, z Jurkiem na FaceTime'ie rozmawia, nagrywam na film. O. Możesz pozdrowić widzów, kochanie. Bo tylko pytają się, kiedy Kasia, kiedy Kasia? No na live się pytali. Kasia? Gdzie Kasia, kiedy Kasia? No. Kiedy Kasia na Wisłę pojedzie, kiedy Kasia tam pojedzie. Naprawdę tak pytają? No tak. Zobacz, sobie live'a zostawiłem. Ale są wspaniali. No, tak. Bardzo. Nawet nie wiedziałam. No. Kornaku, wrzuć mi to, proszę cię do tego. No i co jeszcze, Jurek, co powiesz? No i tak, jak widzicie, się gadają, zachód słońca się zaczyna, naprawdę romantiku, totalnie. Łódeczka błyszczy, zaraz się chyba pójdę przepłynąć, bo nie wytrzymię. Na razie brania ustały, powiem wam. Nie wiem, co tu się dzieje. Tutaj, kurde, przelewa się woda. Jeszcze jest szansa tutaj rzucić. Ale na razie cisza, martwa woda w ogóle, nic się nie spławia. Zero. My czekamy na zachód słońca i wtedy się odpalą grube patelnie. A ci o romansidła gadają. Widzicie? Widzicie, co ja z tym Jurkiem mam? A jak kryminalnie? Już tak pół godziny trwa ta rozmowa i tak zamiast ze mną rozmawiać to z Kasią. Ale kochani, oczywiście, pozdrawiam. Nie śmiałbym przerwać. Słuchajcie, mam nowe wdzianko. Już mam odzież termo. Zobaczcie, gatki termo, skarpety. Już tylko zostało do wbicia w barsa, bo tak naprawdę się ochłodziło. Jak słońce zaszło, to mega ochłodzenie jest. I w ogóle przestój z rybami, nie wiem co się dzieje. O, jakie ładne. Patrzcie, jaki zachód słońca, się zaczyna romantiko. Jurek w tle tutaj Kasię bajeruje, także słuchajcie. Stąd te odgłosy. Czyli nie nachalne, a takie do twarzy. No ja takie romantiko wam nagrywam. No to Jurek mówi, że Kasia ma ładne te kolczyki. No. Przekazuję męża. Dobra, cięcie. Kurde. Mówię, poczekaj, kurde, aż włączę kamerę. No i nic. I zaciął. No i widzisz? Trzeba było mi posłuchać. Jasne. A to już było ładne takie branie. Nareszcie, słuchajcie, chyba jest ta godzina, na którą czekaliśmy. Ja właśnie przerzuciłem. Otworzyłem tajną skrzynkę z pistoletem. Widziałeś?
Mikołaj tutaj sobie schował. Patrz, tu coś nawet chodzi, o tu. Coś zaczyna się ruszać, słuchajcie. Jeszcze póki jest jasno, to tak, bo już jestem w ogóle ubrany w barsika. Jurek już też się zaczął zbroić. Bo naprawdę zimno się zrobiło. No. Więc ryba powinna ruszyć, lada chwila. Dzwoneczek i wiem, że dzwoneczka nie lubicie i was odenerwuje, ale muszę założyć. Świetlik, żebym cokolwiek widział. No i też zauważcie, że łowimy po jednej wędce, moi drodzy. Ty, a gdzie masz tą wędkę, co miałeś rzucać jeszcze na tego konia? Tu. W gotowości? No. A co ty chcesz tam założyć? Na szczupaka. Na szczupaka majowego? Tak. No to już dawaj, chłopie, na co ty czekasz? Na pieca żywca założyć. A, to żywca potrzebujesz, to mów od razu, to mniejszy haczyk założymy zaraz. To będę teraz ciął wszystko. W imię Jurka. Dodać wody? No, już trzeba. Dobra. Lecimy dalej, teraz uwaga w napięciu. To jest to. Patrz, jak się różowo zrobiło. No, teraz jest coś pięknego. Tutaj, słuchajcie, przelew. Też magicznie to wygląda. Po radio sobie z Jureczkiem włączyliśmy. Żywej duszy nie ma na tym odcinku, co jesteśmy. Nic. Nic, nawet bobra. Ale takie miejsca kochamy, nie? Tak jest, a zwłaszcza, że mi coś tam zaczęło pykać. Coś pięknego. Dejka jeszcze na różowo. Moja malutka. No i proszę, nie trzeba było długo czekać. Ale ujęcie. No jakby teraz wzięło Jurek. Zaczerpało. No widziałem. Ale by było. W ogóle jak promienie widać, nie? Kurde, sztos. Powiem wam. No to jest jedna z właśnie takich piękniejszych chwil nad Wisłą, jak jest zachód słońca. Kto wybrał mi słupkę? Wiem, Juruś. No. Nie, naprawdę, jestem już zachwycony, więc... A co ty to masz, jakiegoś liścia? Widziałeś, jak się przygięło? Ty jakiegoś liścia tam masz, chłopie. Gdzie? Między dwoma pierwszymi przelotkami, trawy. Zaraz będzie ryba, widzieliście przed chwilą masakrę. Nawet Jurek nie zobaczył, jak przygięło. Może się w końcu uda to nagrać. To był ten wymlany robak, także trochę jeszcze poczekam. Jak nic nie weźmie przez 10 minut, to wyciągam i zmieniam. Zakładam świeżego. No, jeszcze czekam. Widziałeś? To już takie było solidne ugięcie, no. A myślisz, o, siedzi. Jak? No właśnie nie wiem. Jak a jaki masz koszyczek? No to kolega jest. No, jest? Kurde, ale patrzcie, jaki klimat w ogóle. Sztos. No matko z córką. Coś pięknego. No do takich chwil mi się chce żyć, no. Lenik? Coś bladego. To jest Wisła, nigdy co nie wiesz, co złowisz. No co, no płoć. No wiesz, że złap. Gdzie płoć, chłopie? No to ukleja rekordowo. Nie, no złap go, bo ja nie widzę, naprawdę jeszcze nie widzę. Może tak już słabe oczy, jak jest ciemno, że totalnie nie widzę. Pokaż. Co to jest? No płoć. Nie, to jest kleń chyba. A gdzie tam kleń? Tak, z pyskiem do dołu, no. Ale dziwne. No jakie dziwne. Nie, to jest certa, Jurek. No to certa, no Boże. No to... jak? No ty nie znasz się na rybach? No w końcu certy weszły, chłopie. To jest certa. I znowu będę nasza mówić, rodzima że... ryba. Nie, że teraz, że łapiemy, ale że się nie znamy. Ja się znam. Mówię, że nie widzę, bo ja naprawdę już mam słabe oczy takie, że jak jest ciemno, to okulary muszę mieć. Cięgno Nortona. No i rybka oczywiście poleciała do wody jak zwykle, ale powiem wam, że czas na uruchomienie... Szczupakówki. W końcu mamy maj, no to niech pachnie Saska Kępa. To był maj, pachniała Saska Kępa zielonym, hehe. Nadeszła wiekopomna chwila. Jurek w końcu uruchomił drugą wędkę. A wiecie, co tam będzie? Jureczku? No co, szczupak? Na grubasie. Mamy maj. To by pasowało, nie? A ja. A wiesz, że ci powiem, jakby taki ładny wziął?
Ty byś go wypuścił, czy byś go wziął? No gdzie, no człowieku. Do wody? Tak, do wody. Do lodówki. No, ja wam też chciałem tak uprzedzić, bo jakby Jurek chciał wypuścić, to mówię, to ja biorę dla kota, nie? A nasze wędki, no mówię wam, zamarły, nie wiem. Jurek jeszcze mi powiedział, załóż czerwonego, dobra, założyłem. Mało tego, założyłem świetlika, słuchajcie, już dzwoneczek. Przerzuciłem. Czekaj, bo ja jeszcze nie rzuciłem. Kurde, lipa na razie. No właśnie, Jurek jeszcze nie rzucił, okej. No. Czekamy. Teraz wracam do gry. Mamy latarkę, bo tam pytaliście się ostatnio, jakie my latarek używamy. Dzisiaj mamy tą prostokątną, zwykłą. To jest chyba Foxa, nie? Tak. Ona jest, to jest chyba najlepsza latarka, jaka kurde była w naszym obozie od zawsze, bo różne testowaliśmy. I znicze, i te okrągłe takie, co były. I ostatnio, mówię wam, Maciek chyba miał tą latarkę, czy ten, albo Marcin, tata Maćka. I powiem wam, że ona nie była taka wspaniała, tylko ładnie zdjęcie wyszło. Gdzie tu jest? Słuchajcie, już całkowicie ciemno jest, 22 godzina. I dzwoneczek zagrał Jurkowi. Dzwon Zygmunta. To ładnie zagrał. Z kamerą to jest właśnie tak, że jak się włączy, to kurde, jak na złość. Nie chcę. Tak, i dla was właśnie nie zaciąłem. No. Powiedział, że czekaj. Prosiłem Jurka, nie zacinaj, poczekaj, nagram. Także docencie to też. Nie mówcie, że nie umiemy łowić, że nie tego. No. To dla was wszystko. A najgorsze jest to, powiem ci, to jest najgorsze w tym naszym mówieniu, że tak samo jak mi bierze, no nie? To ja zamiast od razu doskoczyć do wędki, to myślę, gdzie jest kamera, czy już włączyć, czy komu dać. Zanim to wszystko ustalę, to... No. No i teraz nie bierze. No. To nic, poczekaj. Słuchajcie, zaraz się zobaczymy na kąciku kulinarnym. Jurek będzie dzisiaj prowadził. Tu już grill się rozpala. Pokażę wam bez najczota. No tak powoli się rozpala. Ale nie przyspieszam jeszcze. O, w każdej chwili możemy. Ale ładnie pachnie. No. Nie wiem, jaki to jest brykiet, czy ta podpałka. Zwykły brykiet, no. Ale strasznie jakiś taki fajny zapach, taki perfumowany. Serio? No. Nie wiem, ja nie czuję, bo ja tak często robię grilla, że masakra. Jutro jak wrócę, też będę robił, Kasi. No. Kasia też lubi grilla. Dlatego Kasia powinna z nami jeździć na ryby, no umówmy się, nie? No tak. No nie ma wyjścia. I by najlepsze by było w tym, że u nas by tylko polegało na tym, żeby rozpalić tego grilla, bo Kasia by wszystko przygotowała. Także dziewczyny, kurde, Kasia, Gosia, ogarniajcie się. Sezon, czas zacząć. Tak. Nie ma już wyjścia. Już czas. Witajcie w kąciku kulinarnym. Słuchajcie, grill jest już rozłożony. Kupiłem dwa serki pleśniowe. Dzisiaj będzie tak, to jest podstawa kąciku kulinarnego. I do tego kupiłem bułki z Biedronki. I Jurek mnie za to strasznie karci. Za te bułki. Czemu, Juruś? Tak. Bo to jest ten gatunek najgorszy, jaki mogą być w Biedronce. To są te bułki kajzerki bodajże. Za 70 groszy podrożały. Tak, tak. No, no. One wcześniej chyba 40 groszy kosztowały. No? No. One po wyjęciu z chleba już zaczną twardnieć. One nie zawierają tam nic, najmniej. To jest odpad z innego pieczenia po prostu. Słuchajcie, no, ja generalnie w domu to tak... tę bułkę, no dzisiaj ją kupiłeś, tak? No wiem. Ona już jest twarda. Słuchajcie, tu mamy tak, serki pleśniowe, więc ta bułka to jest tylko takie... Weź ty tutaj, weź ten serek i zacznij ty, że witam w kąciku kulinarnym. Autentycznie. A to jest papier? Ja wam pokażę nowy sposób jedzenia sera, jeżeli tego nie znacie. Nie, to jest pleśń, chłopie, zostaw to. No Jurek, naprawdę, no co ty, kurde. Nie poznaję cię. Dawaj to. Szef. Dobra, połóż tu, ja to będę pilnował. Szefie Amaro. Tu jest ogień. Ale chciałem, że tak spalić od razu. Dobra, daj. No i drugi. Pokażę wam, na razie zaczynamy tak. Bułeczki będą z camembertem i z żurawinką. Ja tutaj dowodzę. Ja to zrobię. Ja tylko zapowiedziałem kącik kulinarny. Myśmy na filmach do tej pory jedli tak, że serki pleśniowe kroiliśmy, wiecie, w kosteczki tak jak zwykle, ale ja już kiedyś to robiłem i to będzie na filmie dla patronów,
bo tam jest taki film ukryty z Soliny, co byłem. I wtedy pierwszy raz Wojtek mi pokazał, jak byliśmy na żeglówce na Solinie. Wtedy się tego nauczyłem i Wojtek mi pokazał, jak zrobić serek pleśniowy z grilla. I teraz to otworzę właśnie i zobaczycie. On się zrobi tak, cały brązowy, taka skorupka, ona puchnie. I później jak go damy na bułeczkę, a najlepiej taki serek sobie podzielić na no co najmniej dwie bułeczki, bo on naprawdę jest bardzo taki soczysty, esencjonalny. No sami zresztą zobaczycie. A na dobitkę będą kiełbaski. Pokrojone już. Tak. Bułeczka przekrojona. To mamy podświetlenie, okej. Jeden serek już niestety wybuchł, także go bierzemy. Cyk. A ten, patrzcie jak to wygląda, zaraz zobaczycie. No myślę, że kurde... Jednemu teraz ślinka poleci. Mimo. Patrzcie jak to się wylewa. Ja go teraz przekroję na pół i tak, połówka zostanie na tej bułeczce i połówka pójdzie na drugą bułeczkę. Uwaga, patrzcie. I teraz tak jak burata normalnie. Połówka idzie na drugą bułeczkę. Cyk. No, widzisz to? Widzisz to? I teraz to samo to musisz zrobić z drugim. No, i żurawinka. Przejście normalnie wypływa. Oho. No widzisz? Mówię. Jak jajeczko. No szybko, drugiej. O. Te dziurki takie zrobiłem, no. Zagłębienie. O. Nie wiem, czym to porównać. Z niczym. Ale to jest dobre. Tak? No widzisz? Mówiłem. Słuchajcie, to jest zwykły ser pleśniowy z żurawinką. Co tu sobie jeszcze? Migiełka już, jak widzicie, wschodzi. Szósta godzina. To jest standard. Dalej nie ma żywego ducha. Tu mgiełka. No i cesarz. Dzień dobry, cesarzu. Dzień dobry. O, ty jednak mnie słyszysz. Nie jest z tobą tak źle, Jureczku. Zimno. Zimno, nie? Masakra, też wchodzę pod kołdreszkę jeszcze. Kurde, ja mam dobrze, że ten śpiwór. No. Do minus 30, chłopie, jak wyszedłem, idź ty człowiek! A gdzie wychodziłeś, sikać? No. No kurde, masakra. Ja tak samo powiem wam, że jestem cały czas ubrany w tym zimowym barsie i nie daję rady. Tu jest moja kolibka. Zobaczcie, tam nóżki sobie trzymałem. Wchodzę pod śpiwór, bo nie wytrzymię. Jak zimno. No i jedziemy z tematem, słuchajcie. W nowym dniu, nowa piłka w nowej grze, także zarzuciliśmy. Jurek czerwony, robak, ja biały. Wracamy do gry. Przed chwilą było pyknięcie na czerwonego już. Także Juruj skoncentrowany jak nigdy, zauważcie. Zawsze rano nam się tak jakoś nie chciało łowić, nie? A teraz jest, no. Tak jest, tak jest. Naprawdę pełni sił, wigoru, wyspaliśmy się. Juruj, może opowiedz o tej nocy, bo była wyjątkowa. Tak, nie pomylili się, co tam robili ostrzeżenia. W śpiworze było zajebiście. Cieplutko, fajnie. Aż za gorąco nawet. Tak, człowiek się pocił. Tylko ze śpiworu człowiek wychylał. Ten pop cały zamarzał. No. No był chyba przymrozek lekki. Był. Normalnie, o. Ale teraz jest fajnie, cieplutko. Ja też pierwszy raz powiem wam, że miałem coś takiego, nawet Jurek mi przyznał, że jeszcze nie widział, żebym tak spał. No, bo po prostu nie mogłem się wydostać tak w kilku warstwach. Jeszcze mam na sobie tak, odzież termoaktywną, normalną odzież, tą zimową miałem i jeszcze do tego śpiwór, a powiem wam, że i tak w ręce mi było zimno i musiałem tak w pięści normalnie zamykać. No ale dzięki temu, no kurczę, powiem wam, że tak się wyspałem jak chyba nigdy. No, naprawdę, super się oddychało, bo to świeże powietrze było. No teraz pylą te drzewa, widzicie, o. Cały czas na nas to gówno białe leci i to wdychamy, ale jakoś mi to osobiście nie przeszkadza, nie jestem na szczęście uczulony, więc jest przyjemnie. No liczę jeszcze, żeby
Podsumowaniem tego wyjazdu była taka piękna, potężna ryba, ten leszcz, po którego przyjechaliśmy, także trzymajcie kciuki, jeszcze nie kończymy. Wiecie co, będziemy się powoli już zaczynali pakować, ale jeszcze nie koniec filmu, bo wam pokażę, jak będziemy jeszcze płynąć, bo to jest coś pięknego, to jest też fajne, musimy tą łódkę wyciągnąć. Mam nadzieję, że auta stoją, że nic im się nie stało, mamy zaufanie do ludzi, ale wiecie, też trzeba się zabezpieczyć, także na następny wyjazd jeszcze bardziej się zabezpieczymy, bo mam pewne pomysły w głowie, jak to zrobić, bo kilka razy mi przeszło przez myśl, że co tam z samochodami, nie? A są takie kamerki, że po prostu można zainstalować i będę miał podgląd cały czas 24 na dobę, co tam się dzieje, to już od następnej wyprawy. Odnośnie tej miejscówki to wam powiem, że no Jurek wytypował rewelację. Jurek, muszę ci naprawdę przyznać rację. Już nie chodzi mi o to, że ryby, bo ja też wszystkiego przyznam, nie nagrywam, bo jak są takie drobne rybki, to mi się odechciało, ale brań było mnóstwo, praktycznie jedno za drugim. Mnóstwo nie zacięliśmy też, nie wiem, albo się spinały, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No jest tutaj głęboko. Widać, że ta ryba tutaj jest. Tak, jest ryba. I jeszcze wam powiem, że już mija, no może doba nie, no ale któraś tam nasta godzina, gdzie tutaj jesteśmy i powiem wam, że żywego ducha tutaj nie widzieliśmy. Ani jednej osoby, ani jedna łódka nawet tędy nie przepłynęła, więc na chwilę obecną to jest nasza miejscówka numer jeden. Na... Ziemia Franciszka Jerzego I. No, zresztą patrzcie, jakie tutaj są perspektywy i możliwości na łowienie sumów, nie? Ale dalej będziemy eksplorować, bo Wisła jest tak duża i szeroka, a my mamy teraz możliwość pływania, że o, dzięki tej łódeczce nigdy byśmy się tutaj nie dostali, bo tutaj nie ma dojścia z brzegu, po prostu no, trzeba trafić, nie? Nam się udało, no dzięki Jurkowi, także Jurek, ty. Dzisiaj już tutaj nie przewiduję, żeby coś tu się jeszcze miało wydarzyć, zaczniemy teraz pakować całe to menalstwo, a dużo tego nie ma w sumie. Na łódkę się załadujemy i jeszcze się spotkamy przed autem. Dobra, ciupę! Ale ci weszło, Jurek, do głowy. Słuchajcie, pakujemy się już na łódeczkę. O, nawet całkiem zgrabnie to idzie. Tutaj zawsze sobie zostawiam na przodzie ten schodek, żeby był, żeby można było wchodzić bezpośrednio, no nie? Ja tam będę siedział, a Jurek dla przeciwwagi po tej stronie. Bo jak widzicie, naprawdę, kurde, ona jest pojemna, wszystko się tutaj elegancko mieści. Wszystko posprzątaliśmy po sobie, śmieci zabrane, także melduję wam. Miejscówka jest... Nic nie ma. Tak jak zastaliśmy, czyściusieńka. No rzeczywiście mnóstwo syfu płynie Wisłą, pisaliście. Ale o, kurde, zapomniałem o tym. Skrzyneczka taka mała, kompaktowa. A tą ci tutaj dam, Jureczku. Dobra, zaraz poprawię. Jureczku. O. Nice. Widzicie, jak ładnie wszystko zmieszczone. To mi się podoba. O. Jurek. Trzymaj na chwilę, ja sobie tu wypłynę i tam założymy to. No tam... A, odepchnij nas, no. Niekoniecznie w tą stronę w sumie, ale... Dobra. Ale to wszystko mało. Ale gnój jest w tej wodzie. No. No i jak? Pa miejscówko, żegnamy cię, do zobaczenia, na pewno jeszcze jeszcze nasza wrócimy. Noga tu powstanie. Na bank, bo nam się naprawdę bardzo spodobało. No i co, jedyneczka, słuchajcie. Fru! Coś pięknego. Cypel. No ten cypelek też nam się podobał. Chcesz zobaczyć go jeszcze dzisiaj? Nie. Następnym razem? Już widać, że jest ta miejscówka. No, a tak widzicie, wygląda... Tam jest suwa z wody. Płynę do głównego nurtu, bo nie znam tutaj. Widzicie, nawet na środku są wypłycenia, więc jeszcze na tyle nie znam tego odcinka, żeby sobie pozwolić na takie frywolne pływanie. Następnym razem, może będzie szajba z echosondą, to sprawdzimy, co tutaj się dzieje. Naprawdę ekstra. Waliliśmy się, słuchajcie, na mieliznę. Jurek się poświęcił. Orzesz mną. Ja sam chciałeś. Czekaj, o tu już jest chyba głębia. Tak mnie nawigowałeś. Tam się zaczyna. Tak? No, tylko teraz gdzie ja tutaj mam wsiąść? Masakra. Echosonda to jest, powiem wam... O, weź się tu brzuchem tak przewiń. Musimy mieć echosondę, bo to jest niebezpieczne. Czekaj. Na pewno tutaj jest głęba już? No tu już dotąd mam, o, do łód.
No teraz... daję łapę, nie wiem. Czekaj, wezmę to. Jajka mi, czekaj, to mi nic nie da. Kurwa, to jest tu. To teraz nie wleziesz. Daj rękę. Czekaj, czekaj, bo mi tam zahaczyło, czekaj, nie! Bo mi po rurach drzesz. No. Jajami. No tak, możesz, to możesz tak leżeć. Jureczku. Nie spodziewałem się takiej atrakcji na koniec. No. Ty, bo znosi nas, odpalam. Uratowani, słuchajcie, ale powiem wam, że tu w ogóle nie było widać tej bielizny. Co jest? Tam trzeba płynąć. Na pewno? No do brzegu? Tam główka jest. Masakra, powiem wam, że to jest właśnie jak się nie zna wody i tam się wrąbaliśmy. Ale w tamtą stronę jak płynęliśmy, to bez problemu poszło, nie? Szczęście debiutanta. No. Nie jest to takie, mówię wam, lepiej zawsze we dwójkę być. Kurde, Jurek, w ogóle to ci dziękuję, że się wwaliłeś do tej wody. Jesteś moim bohaterem. Sam z siebie, no w szoku byłem. Ja chciałem wiosłami machać, a Jurek mówi, nie, żadne wiosła. Cyk do wody i... Twardym trzeba być. Ale nie. Przygoda na koniec, nie? Łódka wyciągnięta, jak widzicie, bezproblemowo. Jeszcze bardziej mi się podoba, jak jest teraz wyciągnięta. I kurczę, powiem wam, że chyba nie będę tej plandeki zakładał do jazdy. Wyciągnę wszystko ze środka. A, i jeszcze pytanie takie na koniec, bo część z was mi pisała, że tak jeździcie z silnikami? Serio? Ja się, powiem wam szczerze, troszeczkę boję. No wiem, że go opuszczę zaraz, no nie, żeby był opuszczony, ale czy to jest prawda, że tak można jeździć z silnikiem? Nie wiem, czy tak, czy no, ale tu ktoś mi się wrąbie w tył, to w silnik mu wejdzie w maskę, nie? Nie wiem, napiszcie mi proszę w komentarzach, ja jeszcze poczytam sobie też na forach. Póki co go ściągnę i wsadzę do bagażnika, no nic mnie to przecież nie kosztuje, także... Na koniec taka przygoda, jeszcze widzieliście z tą płcizną, nie spodziewałem się, chociaż... Coś mi mówiło, że Łukasz nie nagrywa jeszcze zakończenia tam, tylko jak będziemy na brzegu. I taka przygoda by was ominęła. No samo życie, no nie? Jeszcze raz podziękowanie dla Jurka za wybór miejscówki. I okazałem się bohaterem na koniec. Tak, uratował nas, wytypował, połowiliśmy. Także nie wiem, no dwa słowa jeszcze wstępem zakończenia, Jureczku. Także sami widzieliście. Wisła to jest potęga. Miejscówka imienia Franciszka Jurka I jest już jako pineska. Na pewno moja noga tam powstanie i nie tylko moja. Jak dobrnęliście do tego miejsca, mam nadzieję, że film wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach. A nowy film jak zwykle. Piątek 19, bo weekend zaczyna się w piątki o 19 na kanale Łowca. Ostatni raz z nad Wisły. Ryby, 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 cześć. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd. Co, fajnie było, Jureczku, nie? No jak? Musimy to powtórzyć, jak najszybciej. Zdecydowanie. Byle do soboty następnej.